No siemano, siemano. Poniedziałek, 16 września, godzina 11:30. Stanęliśmy sobie właśnie na stacji BP na granicy Sopotu i Gdańska. No i mamy pół godziny postoju, ponieważ no dopiero o 12 okaże się, gdzie mamy się kierować, także stoimy sobie i czekamy. O, tak to wygląda. Tu pan sobie płycuje furkę, audicę. No tutaj przyjechali konsolneci, przyjechali po kasiorę. No musimy stać i czekać. No. Na Facebooku wam wrzuciłem zdjęcie, jak sobie stoję. No nic, trzeba czekać, to trzeba. Siema. Oj, pizdziawa się zrobiła. O kurde. 15:30. Zjeżdżamy na bazę. Zimno jak smok. Czas krótkiego rękawka chyba już idzie w zapomnienie. Dzisiaj w Polara musiałem wskoczyć. O, już deszcz pada. Nie wiem, czy to widać na szybie. Nie widać. Patrzcie, jak wieje, kurde. A ten wiatr taki zimny, że głowa mała. No. Dzisiaj mamy wtorek. 17 września. Palimy maszynę. I zjeżdżamy na bazę. Już ten aparat to wiem, dlaczego kupi ostrość. Widzicie, jak trzymam go w ręku, to jest z nim wszystko ok. Wezmę go w uchwyt. Patrzcie, drgania są i już gubi ostrość. On jakby albo ten uchwyt jest zły. Patrzcie, wyłączę silnik, auto się uspokoi, pach, ostrość wraca. Już obczaiłem to ostatnio. Czyli to nie wina aparatu, tylko no wina aparatu pod tym względem, że gdy wyczuwa drgania, no to się gubi ostrość. No ale jak stoi tak normalnie, no to jest wszystko git. Patrzcie, odpalę. Pach. Znowu się trzęsie. O. I już ostrości nie ma. Przytrzymam uchwyt. Też nic nie pomaga. Nic nie poradzimy. Wezmę go w ręce, o. Pach, od razu ostrość wraca. Także takie buty, no. Takie gówno, że tak powiem. No dobra. 15:26. Czas zawijać się. Trzymaj to się. Zobaczcie, jaka fajna sztaplareczka. O. I sam się może rozładować. Pach, kółeczko jest. Tu ma pasami w narożnikach spięte. Zaprasza HADM Gramatowski. Drugi serwis w Polsce. Takie buty. Fajna rzecz. Chyba sobie muszę szefowi chyba powiedzieć, żeby w busie mi zainstalował. No tu afera. Nie wyhamował na czerwonym, skurwa bajec. Przydzwonił w autokar. Przypierdzielił w autokar, a przed chwilą tu jechałem, to było wszystko git. Ha.
No ale autokar to ledwo co. Tam kurde, lekko tylko porysowany miał ten zderzaczek. Także. A Skoda, Skoda, Skoda rozwalonego ma dzioba. Dobra, lecimy. Siema, siema. Kto tu brzęczy? No, stoimy sobie właśnie na Shellu przy S6. Mam taki tutaj parking dla inspektorów. No i czekamy na potwierdzenie zlecenia. No. Tam z tyłu za nami jest stacja. A tam, nie wiem czy widać te światła, lotnisko. Może jak będę jeszcze stał, to uda się sfocić samolota. Przed chwilą lądował. A szum straszny, słuchajcie tego. Szum autostradowy masakryczny. No ale par na parkingu nikogo. No. Tam znowu widać stację w lustrze. Żadnego auta tu nie ma. Tu widać plamy, ile wycieków. No i tak sobie stoimy i czekamy. Tu moja ręka. Zajebisty telefon, który gubi ostrość w czasie jazdy. No tam, gdzie jest lotnisko, tam mamy się załadować. Za lotniskiem jakby. No ale bez sensu tam jechać, skoro może się okazać, że nie będziemy się ładować, no to stanęliśmy sobie tutaj. No nic, czekamy na samolot. Stałem, zobaczcie, tam leci. Zanim chwyciłem telefon, to już zdążył przelecieć. O, zaraz ląduję. I za górką zniknę. Kurde, no, się spóźniłem. A leci znowu. To chyba był lot. Nie za duży taki ten samolocik. No dobra. No właśnie był telefon przed chwileczką. Potwierdzone. Możemy się jechać ładować. Także ładujemy się tu. I lecimy. Dobra. Palimy maszynę i w drogę. No tutaj od razu teraz na nitkę wyjeżdżamy i pierwszym od razu zjazdem. To znaczy drugim zjazdem. Ale od razu bezpośrednio tutaj. Dzisiaj wezmę graciki z rana na nową budowę. Będzie tam gdzieś miejscowość Osie koło Borów Tucholskich. Także może będę miał tam jakiś kursik. To na pewno coś tam nagramy nowego. Zobaczymy jak to wyjdzie. Takie znaki w Gdańsku, tutaj po prawo. Ten żółty znak. Samochodzik i ludzik na rowerze. Napisane tam odległość 1 metr, żeby zachowywać. Fajny jest ten ludzik, tak czapkę podnosi w ręku, że dziękuję za to, że kierowcy zostawili na tym miejscu, jak on wyprzedzali. Także bekowy. Tak samo ostatnio gdzieś też, nie wiem, chyba w Gdańsku, nie wiem, gdzieś widziałem taki znak.
sygnalizatorem, był tym sygnalizatorem strzałka zielona w prawo, był znak strzałka równa się stop. Bo jak wiemy, na strzałce trzeba stanąć, a tego nikt tam nie praktykuje, tylko elki stają. Także też taki nowy znaczek. My już dojeżdżamy do tej firmy. Dzisiaj będziemy ładować. Tu w lewo. Szlaban w górę. No dawaj, dawaj panie, dawaj, otwieraj. Nie widzi. O. Zobacz. Jakie turysty na gapę mam. Pszczoła sobie siedzi i jedzie. Pytała się, czy jadę do Sopotu. Powiedziałem, że tak, to ona się ze mną zabierze. Skubana nie chce się oderwać. Ile mamy? 50 na godzinę. Ale już ją wygina. Już ją wygina powoli. Ale trzyma się twardo. Kurczę, jak ta lala. O, jest ostro. Patrzcie, jakie czułka latają. Ale trzyma się twardo. Powyżej 50 chyba odpadnie. No. Czuję wiatr we włosach. No dobra, przyspieszymy zaraz. Tu będzie hopka taka. Zobaczymy, co się na tej hopce wydarzy. A, trzyma się. No dobra, lecimy, zobaczymy. 60. Oj, już jej odchodzi noga, ale trzyma twardo. Trzyma twardo. Kurde, muszę hamować. Oj, już na dwóch nogach się trzyma. Dobra, wróciła, zwolniłem. Znowu się złapała. No twardo. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś szpiegowski owoc. W sensie, czy szef go tutaj nie podesłał, żeby mnie sprawdzić, jak ja pracuję. Także zobaczymy. Tu nas wyprzedzają. No zaraz będziemy hamować, bo kurde, do hurtowni wjeżdżamy. Także nie sprawdzimy. Chyba, że ucieknie. Nie ucieknie, to sprawdzimy, ile wytrzyma potem. Zobaczymy. No dobra. Jedziemy dalej.